naszą reprezentację do wysokiego miejsca w finale. No ale start i pierwszy łuk zdecydowanie do Austriaków. Popatrzymy, czy Grzegorz Knap będzie w stanie nawiązać walkę, może wykorzystać jakiś błąd, jeśli ten błąd któryś z Austriaków popełni. No właśnie, no właśnie, w tej chwili Harald Simon był bliski popełnienia takiego błędu. Gdzieś tam wjechał w jakąś dziurę, zachwiało jego motocyklem, stracił rytm jazdy, zbliżył się do niego Grzegorz Knap. Parą jedą Austriacy, po wewnętrznej Simon, po zewnętrznej Frank Zorn. Knap cały czas czai się za dwójką Austriaków. Ci będą się tutaj bronić, zasłaniać całą szerokość sanockiego toru. Knap szeroko próbuje tam przedrzeć się pomiędzy Austriakami. Spojrzał się Zorn, gdzie jest Knap. Teraz Knap zaatakuje po wewnętrznej. Nie ma tam jednak miejsca. Upilnował krawężnik tej czerwonej linii Harald Simon. No dwoi się i troi. Knap może jeszcze teraz ten atak. Nie zauważy go któryś z Austriaków i Polak wyjdzie na drugą pozycję. Niewiele brakowało, niewiele brakowało. No ale doświadczenie i świetna parowa jazda duetu Frank Zorn, Harald Simon dała Austriakom 5 punktów. Polacy z jednym punktem przegrywają wyścig z Austriakami w sobotni wieczór.